Czy wiecie, że do gry Monopoly drukuje się więcej pieniędzy każdego roku niż istnieje tych prawdziwych na świecie? A pierwsze monety z wybitymi na nich nominałami powstały około 600 roku przed naszą erą i zostały wykonane z elektrum, czyli stopu z złota i srebra. Poznajcie 9 niesamowitych ciekawostek o pieniądzach, o których możecie nie mieć pojęcia. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Zaczynamy! Czy zastanawialiście się, dlaczego to akurat świnia stała się symbolem oszczędzania? Stało się tak za sprawą językowej omyłki. Dawniej bowiem pieniądze przechowywane były w kuchennych słojach. Wykonane one były z gliny, której jedna z odmian miała staroangielską nazwę – pig. Za sprawą przekształceń w wymowie słowo to zaczęło przypominać pig, czyli z angielska świnie. Przeistoczeniom nie uchroniła się też również staroangielska świnia, która z pigda stała się piggy, angielską świnką. Niemal jednakowe brzmienie tych wyrazów sprawiło, że w XIX wieku pewien brytyjski garncarz postanowił połączyć oba elementy. I tak narodziła się funkcjonująca do dziś świnka skarbonka. Podczas II wojny światowej Niemcy imali się różnych sposobów walki z przeciwnikami. Od masowego mordowania ludzi w niemieckich obozach koncentracyjnych, po ataki ekonomiczne. Między innymi wypuścili w Wielkiej Brytanii ponad 134 miliony funtów, uważanych dzisiaj za jedne z najlepszych podróbek w historii, praktycznie niemożliwe do rozpoznania. Zalanie wyspiarzy ogromną falą gotówki bez pokrycia miało zdestabilizować brytyjską gospodarkę i utrudnić działania wojenne. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku wykazały, że na 94% spośród zbadanych banknotów znajdują się zarazki chorobotwórcze. Oznacza to, że pieniądze stanowią większe zagrożenie niż publiczne toalety. Czy posługiwanie się pieniędzmi jest trudne? Zasadniczo nie. Przynajmniej nie w dzisiejszych czasach, kiedy waluty przyjęły już formę niedużych banknotów czy elektronicznych zapisów. Naukowcy z Yale postanowili jednak jeszcze raz przyjrzeć się pierwszemu pytaniu i w ramach eksperymentu spróbowali nauczyć małpy kapucynki posługiwania się pieniędzmi. Jak się okazało, z dużym powodzeniem. Małpy stosunkowo szybko przyswoiły sobie nową wiedzę, po czym za pomocą pieniędzy zaczęły kupować sobie seks. Eksperyment na szczęście zatrzymano, zanim małpy zdążyły założyć sobie banki. Najstarszą walutą świata było bydło, takie jak owce, krowy czy wielbłądy. Następnie ludzie prowadzili handel, wymieniając się zbożem, tytoniem, mydłem czy pazurami zwierząt. Wszystkim, co mogło przekazywać wartość. Od tej pory pieniądze przeszły długą drogę i dziś dostępne są w postaci monet, banknotów, a także w formie elektronicznej. Polskie banknoty zdobią natomiast wizerunki władców Polski. Ręcznie stworzone przez Andrzeja Heydricha banknoty powstały metodą tradycyjną z użyciem ołówka, akwareli i bardzo cienkich pędzli, co czyni z nich małe dzieła sztuki. Choć posługujemy się nimi na co dzień, to rzadko przywiązujemy do nich uwagę. Nie dostrzegamy subtelnych zabezpieczeń czy kunsztu projektanta. A jak się okazuje, pieniądze potrafią zadziwić na wiele sposobów. Słowo bankrut pochodzi z języka włoskiego. Swoją genezę ma w bancarotta, co dosłownie oznacza połamana ławka. We wczesnych latach bankowości ludzie, którzy wymieniali, przechowywali, pożyczali pieniądze, prowadzili swoją działalność na publicznym rynku, siedząc na ławce. Jeżeli człowiekowi na ławce lub bankierowi zabrakło pieniędzy lub był nieuczciwy, jego ławka była niszczona. W średniowieczu rycerze niechętnie nosili przy sobie gotówkę. Wszystko z powodu złodziei, których nie brakowało i byli na tyle odważni, aby okraść zbrojnego. Zamiast monet rycerze nosili na swoim palcu specjalny pierścień. Gdy chcieli zapłacić za swój pokój w karczmie, odbijali swój pierścień na papierze. Później karczmarz zanosił taki rachunek do rycerskiego zamku i otrzymywał swoją zapłatę. Historia fałszerstw jest niemal tak długa, jak historia pieniądza. Najstarszego z nich miał dokonać Polikrates, władca wyspy Samos. Użył on podrobionych monet do spłaty swojego długu wobec Sparty. Fałszerze rozprzestrzenili się jednak nie tylko w Grecji, ale również w Egipcie. Marek Antoniusz, rzymski wódz, wybierając się do Kleopatry, zabrał ze sobą cały zespół ludzi wyspecjalizowanych w rozróżnianiu podrobionych pieniędzy. Jak widać, nie ufał on kobietom. Wkrótce potem fałszerze trafili również do Rzymu, gdzie kara za przestępstwo była niezwykle wysoka. Każdy, kto pokusił się na łatwy pieniądz, mógł przypłacić go życiem, bowiem fałszerzy albo palono żywcem, albo rzucano na pożarcie zwierzętom podczas igrzysk.
Ciekawy przypadek fałszowania pieniędzy został odnotowany również w Polsce. Przed gdańskim sądem stanął mężczyzna oskarżony o wydrukowanie 7 banknotów o nominałach 20 zł. Pieniądze miały być wykorzystane do gry w Monopoly. Sąd ostatecznie zlitował się nad oskarżonym. Choć w wizerunku Elżbiety II trudno szukać na dolarach Monopoly, to brytyjska królowa pojawiła się na aż 33 banknotach różnych państw. Najwcześniejszy z jej wizerunków widnieje do dziś na kanadyjskim banknocie 20-dolarowym. Upamiętniona na nim Elżbieta ma około 8 lat. Z kolei pierwszą kobietą, której twarz ozdobiła monety, była Oktawia, żona Marka Antoniusza, tego samego, który tak usilnie obawiał się egipskich fałszerzy. To już wszystkie ciekawostki, które przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli się tak stało, to zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo w mediach społecznościowych. Nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału i zaznaczeniu ikony dzwoneczka. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.